Spójrzmy na ćwiczenie trzecie. Tutaj najpierw zapiszmy to sobie, tą nierówność. Zamienimy najpierw na równanie. Będzie nam prościej. No i teraz musimy wyznaczyć pierwiastki właśnie takiego równania, czyli do tego wykorzystam deltę. Zapiszmy zatem, że a wynosi 4, b jest równe 2, a c wynosi 1. Delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c. Zatem b do kwadratu to 4, odjąć 4 razy 4 razy 1. Zatem, jak widzicie, mamy tak, 4, odjąć 16, czyli delta wynosi minus 12. Zatem delta jest ujemna, jest mniejsza od zera. A to oznacza, że gdy delta jest ujemna, to brak jest pierwiastków. No ale ponieważ, wróćmy do tego, że mamy nierówność, to musimy wykres sobie narysować. No i teraz tak, nie ma pierwiastków, czyli nasz wykres nie może w żadnym punkcie, w żadnym miejscu przecinać osi x-ów. No i patrzymy na a. Ponieważ a wynosi 4, jest większe od zera, to oznacza, że ramiona paraboli będą skierowane do góry. Czyli to oznacza, że wykres naszej paraboli znajduje się powyżej osi x-ów. Gdyby na przykład a wynosiło minus 4, no to parabola miałaby ramiona skierowane w dół, no i wykres znajdowałby się poniżej osi x. No i teraz bierzemy, zaznaczamy sobie w sumie odpowiednią część wykresu, czyli nas interesuje to, co będzie większe od zera, czyli to, co mamy powyżej. No i zauważcie, że zaznaczyliśmy cały wykres. Wszystko sobie tutaj zaznaczyliśmy, czyli tutaj rozwiązaniem będzie zbiór liczb rzeczywistych. Jeżeli chodzi o podpunkt A, to postępujemy dokładnie tak samo. A wynosi 1, B jest równe 1, C jest równe 3. Obliczamy deltę. Tutaj już wzór macie podany. Czyli B do kwadratu to będzie 1 do kwadratu, czyli 1. Odjąć 4 razy 1 razy 3. Czyli mamy 1 odjąć 12, czyli minus 11. Zatem widzimy, że delta jest ujemna, delta jest mniejsza od zera, czyli wykres w sumie będzie wyglądał dokładnie tak samo, no bo zobaczcie, wiemy, że nie ma miejsc zerowych, czyli wykres naszej funkcji nie będzie przecinał osi x-ów w żadnym miejscu, no więc a jest większe od zera, wynosi 1, czyli ramiona paraboli będą skierowane do góry, czyli wykres wygląda w ten sposób. No i teraz musimy zaznaczyć część, która będzie mniejsza od zera, czyli to, co znajduje się poniżej osi x-ów. Czyli zwróćcie uwagę, że tak naprawdę niczego nie zaznaczyliśmy, czyli tutaj mamy brak rozwiązań. No i spójrzmy na podpunkt C, jeszcze nam pozostał. Postępujemy dokładnie tak samo na początku. Wypiszmy, że a to minus 2, b wynosi pierwiastek z 2, a c to minus 1. Obliczamy deltę, tu może sobie zapiszmy wzór, czyli tak, b do kwadratu to pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli 2, odjąć 4 razy minus 2 i razy minus 1, czyli tak, dwójkę przepiszmy, bo oczywiście najpierw mnożenie, minus razy minus razy minus da nam minus, 4 razy 2 razy 1 to 8, czyli otrzymamy minus 6, czyli delta jest mniejsza od zera. Zatem rysujemy sobie wykres. Nie ma pierwiastków równania od takiej postaci, tak? Minus 2x kwadrat plus pierwiastek z 2x odjąć 1 równa się 0, ale wiemy, że a, czyli ta liczba, która znajduje się przy x w drugiej potędze, jest ujemna. Czyli to oznacza, że ramiona paraboli są skierowane w dół, no i wykres znajduje się poniżej tej naszej osi. No i co bierzemy pod uwagę? Bierzemy pod uwagę to, co będzie mniejsze, bądź równe, no ale tutaj na osi x-ów nic nie mamy, natomiast zauważcie, że tak czy inaczej zaznaczyliśmy cały wykres, czyli to oznacza, że naszym rozwiązaniem będzie zbiór liczb rzeczywistych.